Sezon nad Wartą za pasem, jednak poziom wody daje się we znaki lokalnej turystyce. Rejsy tramwaju wodnego już teraz odbywają się wyłącznie do mostu kolejowego na Starołęce. Powodem jest susza. Prawie w całym województwie wydane są ostrzeżenia o suszy. Jedynie tutaj Zlewnia Noteci i krańce zachodnie są jeszcze poza tymi ostrzeżeniami. 131 cm, dokładnie taki poziom wody był dzisiaj w Warcie. Wody ubywa tu z dnia na dzień. Zagrożona jest także Cybina. Tam praktycznie wody w ogóle nie ma. Fajnie, że tam są tereny zielone. Pytanie, czy w ogóle możemy uregulować jakoś poziom rzeki. Ta susza zawsze na początku dotyka małe cieki. Tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego zdaniem przyczyną takiego poziomu w rzekach są ograniczone opady i słaba retencja wody w glebach. Ale mogłoby być jeszcze gorzej. Dobrze się zdarzyło, że jesień, zima i wiosna były takimi dość mokrymi okresami. To wzmocniło zbiorniki wodne. Profesor dodaje, że na razie nie można liczyć na podwyższenie stanu wód w rzekach, chyba że pojawią się ulewne deszcze. Synoptycy z kolei przewidują miejscowe burze w najbliższych dniach, ale one nie mają wpłynąć znacząco na poziom wody. Stan wody będzie wahał w tych podobnych wartościach, bo jeżeli rzeczywiście te opady burzowe, o których mówiłam, przyjdą i napada, więc ta woda z tych z dopływów płynie do Warty, więc siłą rzeczy i w Warty nieco ten stan wody może się podnieść lub może ulegać wahaniu. Lekarstwem na niski stan wód w rzekach, zdaniem ekspertów, jest retencja wody w glebach. Gdy mamy dołki, gdy mamy niżówki, wtedy gdy naprawdę susza nam daje się we znaki, retencja chroni nas przed takimi warunkami, bo w tym momencie, gdy naprawdę brakuje wody wszędzie, te gąbki umieszczone w krajobrazie, one tą wodę uwalniają. Mówiąc gąbki, mam na myśli tak, gleby wszystkie, mam na myśli torfowiska. Które, zdaniem profesora Chojnickiego, traktujemy w niecywilizowany sposób. W najbliższych dniach temperatury nadal będą wysokie, dlatego poprawa stanu rzek może być widoczna dopiero w lipcu. Damian Wełna, Puls Dnia.